Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Nowy miesiąc nam się zaczął, mamy październik, w kalendarzu konkretnie drugi dzień października, mamy wtorek. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia, tym razem jest to spotkanie na żywo, pierwsze w tym tygodniu zresztą, zatem jeżeli macie ochotę zadzwonić i zapytać o coś związanego z tematem dzisiejszej audycji, czyli serwisem RWTXT, to ja bardzo serdecznie Was zapraszam do kontaktu 123 834 835, 123, 834, 835. Jeszcze pewnie nieraz ten numer powtórzę w trakcie trwania dzisiejszej audycji, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy będę miał na to czas, bo dziś audycja raczej przynajmniej w teorii powinna być krótka, bo też o czym tu mówić. Serwis RWTXT, serwis bardzo prosty, bardzo moim zdaniem może też okazać się przydatny, a może się okazać przydatny z kilku względów. Chociaż zanim, dlaczego może ten serwis się okazać przydatny, może wyjaśnijmy sobie, co to w ogóle właściwie ten serwis RWTXT jest. Jest to bardzo prosty serwis, za pomocą którego możemy tworzyć różnego rodzaju notatki tekstowe, ale co ważne, te notatki tekstowe mogą być formatowane. Możemy tam dorzucać na przykład nagłówki różnego stopnia, możemy tam tworzyć chociażby listy wypunktowane, możemy także dodawać odnośniki i jeszcze kilka innych rzeczy, także możemy dodawać za pomocą tak zwanych znaczników Markdown. Pisze się to markdown. Jeżeli ktokolwiek miał kiedykolwiek do czynienia chociażby z różnego rodzaju platformami blogowymi albo miał kiedyś możliwość tworzenia różnego rodzaju dokumentacji programistycznej, no to myślę, że wie, czym jest Markdown, a jeżeli ktoś nie wie, to już szybciutko wyjaśniam, to jest po prostu taki zestaw znaczników, za pomocą którego możemy w prosty sposób formatować tekst. Oczywiście możemy formatować tekst na wiele sposobów, jest wiele różnego rodzaju znaczników. Takim podstawowym sposobem formatowania tekstu, jaki z pewnością, co niektórzy znają, jest chociażby struktura HTML, czyli te wszystkie H1 w nawiasach ostrych ze znaku mniejszości i większości stworzonych, czy P, czy inne rzeczy tego typu. Oczywiście, ale to jest trochę bardziej skomplikowane. W Markdownie na przykład, żeby stworzyć nagłówek pierwszego poziomu, wystarczy wstawić jeden znaczek hash i już mamy nagłówek pierwszego poziomu i już możemy coś pisać. Jeżeli chcemy na przykład wstawić listę wypunktowaną, to każdy element tej listy poprzedzamy po prostu gwiazdką. Jeżeli chcecie się dowiedzieć na temat Markdowna więcej, to zapraszam bardzo serdecznie do szukania w sieci, bo tam znajdziecie na pewno dużo różnego rodzaju poradników, informacji, jak z tego Markdowna korzystać i myślę, że każdy we własnym zakresie będzie w stanie się chociażby tych podstawowych znaczników nauczyć. A czym jest RWTXT? Tak jak wspomniałem, to jest miejsce, które możemy wykorzystywać właśnie do tworzenia różnego rodzaju takich sformatowanych w podstawowym stopniu notatek. Do czego nam się to może przydać? Ano załóżmy, że chcemy się podzielić z kimś jakąś dłuższą porcją tekstu. No i często jest tak, że możemy to rzecz jasna wkleić komuś na komunikatorze, czy to na Skype'ie, czy to na Messengerze, czy to na gadu-gadu, albo w inny sposób, no ale dajmy na to, że nam po prostu całość nie przechodzi, bo to jest jakiś dłuższy cytat. No to możemy sobie za pomocą serwisu RWTXT stworzyć taki dokument i podesłać komuś link, żeby on sobie to przeczytał, a przy okazji będzie też miał wtedy możliwość przeczytania tego w nieco bardziej strukturalnej formie, bo możemy ten tekst podzielić na sekcje za pomocą nagłówków. Jeżeli coś będzie wymagało wypunktowania, to możemy to wypunktować. Jeżeli w treści będą jakieś adresy internetowe, to te adresy możemy uczynić klikalnymi za pomocą odpowiednich znaczników Markdown. Tak naprawdę to dzięki pewnej funkcji serwisu RWTXT możemy stworzyć z niego takiego naszego nawet bloga, bo za pomocą RWTXT możemy stworzyć tak zwane domeny, czyli nasz jakby podfolder w tym serwisie. I tam w obrębie tego naszego podfolderu,
który możemy mieć jeden, możemy mieć też kilka, możemy sobie tworzyć na przykład nasze notatki. Tam nie ma co prawda funkcji komentarzy, ale jeżeli komuś nie zależy na tym, żeby ten jego blog był komentowalny, albo na przykład chce go po prostu tylko udostępniać w sieciach społecznościowych, typu jakiś Twitter, Facebook, i tam prowadzić dyskusję na temat tego, co opublikował, no to jest idealne miejsce. Tym bardziej, że RWTXT jest prosty do bólu. Tu, no, jak ja na to spojrzałem, to stwierdziłem, prościej się nie da. Bo istotnie prościej się nie da. A dlaczego, to już za moment pokażę. Na dobry początek ja może otworzę w ogóle serwis RWTXT. Tylko jeszcze pozwólcie, że zmienię kartę, żebyście mogli sobie posłuchać tego serwisu, jak on brzmi. Więc już zmieniam kartę. Proszę bardzo, mam nadzieję, że zmieniłem na dobrą. Okej, mamy. Więc otwieram sobie serwis rwtxt.com. Zaznaczone RWTXT. Otwieram w trybie incognito, żeby wam pokazać pełen wygląd tego serwisu, tak jak zobaczycie go na początku swojej z nim przygody. Dodam jeszcze tylko tyle, że serwis jest w języku angielskim, ale to jest bardzo podstawowy język angielski, więc myślę, że nikomu nie będzie to sprawiało jakichkolwiek kłopotów, nawet jeżeli języka angielskiego się nie uczył, bo się w szkole na przykład uczył niemieckiego albo jakiegoś innego języka obcego. I co my tu mamy? No właśnie, czyli jest na samej górze opis. Co to w ogóle jest? Jest to miejsce, którego możemy używać jako blog. Możemy używać go jako tak zwany pastebin, czyli to jest bardzo często używane tego typu serwisy przez programistów. Na przykład, kiedy pracujemy nad jakimś wycinkiem kodu i mamy z nim problem, no to możemy sobie wkleić na takiego właśnie pastebina albo podobny serwis tego typu fragment kodu i możemy, albo jakiś plik konfiguracyjny, z którym mamy problem i możemy podzielić się zawartością tego pliku z mądrzejszymi od nas, którzy być może coś tam nam podpowiedzą, co właściwie powinniśmy zmienić, co robimy źle, że na przykład ta funkcja no nie ma prawa działać, bo coś tam, albo ten parametr w tym pliku konfiguracyjnym jest przecież niepoprawny, trzeba zmienić, no nie wiem, znak dużej litery na dużą literę na małą, albo dodać średnik na końcu linijki, bo czasem możemy tego nie zauważyć. No właśnie, i tu dochodzimy do tak zwanych domen. Domena to jest po prostu to, co mamy za adresem rwtxt, więc .com, więc możemy sobie założyć adres internetowy rwtxt.com/, no na przykład Michał Dziwisz, albo cokolwiek możemy tam, jakkolwiek możemy nazwać ten nasz serwis. Ja stworzyłem sobie taką domenę, którą nazwałem Tyflo Podcast i za chwileczkę pokażę, jak to wtedy wygląda, ale jeżeli zakładamy, że z rwtxt będziemy korzystać tylko od wielkiego dzwonu, my tu nie chcemy żadnego serwisu tworzyć za pomocą tej usługi, to możemy po prostu kliknąć sobie Create a Page. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli coś takiego stworzymy, jeżeli stworzymy taką stronę w domenie publicznej, wówczas każdy będzie miał dostęp do tego serwisu, do tej naszej podstrony. Jeżeli chcemy mieć dostęp do tych naszych zapisków tylko my, no to tworzymy taką swoją domenę i nie udostępniamy jej publicznie. I wtedy możemy się zalogować tylko i wyłącznie, jeżeli znamy hasło do tej domeny. Więc ja na dobry początek pokażę, jak to w ogóle wygląda i jak to działa, że to takie proste. Więc ja klikam sobie w ten link Create a Page. I to pojawiło się tu takie dziwne coś tam, PG8 i tak dalej, i tak dalej. To jest adres naszej, tej podstrony w serwisie RWTXT. Pusta. I co? I Enter.
I teraz przełączyliśmy się w tryb formularzy. Mamy tu do czynienia z polem tekstowym, za pomocą którego po prostu będziemy wprowadzać tekst naszej notatki. No to ważne jest przede wszystkim to, co my wpiszemy w pierwszej linijce. Więc wpisuję audycja na żywo. Audycja na żywo, naciskam Enter. I teraz naciskam Insert T, żeby sprawdzić tytuł okna. Audycja na żywo, Google Chrome Incognito. No właśnie, audycja na żywo. Niestety, polskie litery to jest jakiś problem z tym. Audycja na żywo. Bo tu mam audycja na żywo, a tu mam audycja na żywo, więc jak widać z polskimi literami to tak nie najlepiej sobie radzi ten serwis, jeżeli chodzi o tytuły. No ale dobrze, może... To już trudno, powiedzmy, adresy internetowe to nigdy nie lubiły się z polskimi znaczkami, ani w ogóle z jakimikolwiek innymi znaczkami narodowymi. Ale dajmy na to, że chciałbym na przykład teraz napisać jakiś tekst i zacząć go formatować. Więc na przykład... Na przykład wpisuję sobie nagłówek witam. Chociaż tak się ponoć nie powinno. Za specjalnie do ludzi witam, a przynajmniej nie w każdej sytuacji. I ludzie tego nadużywają, tak na marginesie. To jest ten nagłówek, witam, nagłówek poziomu pierwszego. Teraz na przykład chciałbym nadać jakiś tekst z nagłówkiem poziomu drugiego, więc wpisuję sobie dwa hasze. Witam znowu. I tak dalej. No ja tu teraz nie będę pokazywał dokładnie wszelkiego rodzaju formatowań Markdowna, ale chcę pokazać, że to działa. Mamy... Audycja na żywo. Has, witam znowu. No właśnie. I mamy taki, powiedzmy sobie, tekst. I załóżmy, że teraz ja chciałbym przekazać komuś ten tekst, bo on jest taki fajny, on jest taki super i na pewno wszyscy będą to czytać. Więc przechodzę sobie teraz do paska adresu i zaznaczam to, co tu mam. Właśnie. Audycja na żywo, czyli taki będzie adres tego odnośnika. Co ja teraz mogę z tym zrobić? Mogę to sobie skopiować, mogę to sobie wrzucić gdzieś na Facebooka, wysłać komuś mailem, no jakkolwiek ten adres rozpowszechnić. A mogę też nacisnąć na tym po prostu Enter. Oznaczono audycja na żywo, dokument link back, klikalny edit, audycja na żywo, nagłówek poziom 1, witam, nagłówek poziom 2, witam znowu, pusta. No właśnie, witam znowu. Mam opcję edit. Mam opcję edit, ale czy to znaczy, że zawsze będę w stanie edytować ten odnośnik? No, zamknijmy okno przeglądarki Google Chrome, otwórzmy je znowu i wklejmy ten adres ponownie. Zaznacz audycja na żywo, dokument, link back, link edit, audycja na żywo, nagłówek poziom 1, witam. Nagłówek poziom 2, witam znowu, pusta. No właśnie, pusta, witam, pusta. Witam znowu, mam odnośnik edit. Link edit, click here and start reading, pole edit. Więc wygląda na to, że jeżeli mamy tekst publiczny, to możemy sobie współpracować nad tym tekstem w kilka osób. Przy czym jedna ważna rzecz, jedna ważna uwaga, mianowicie taka, że jeżeli nawet będziemy, czy to w obrębie jakiejś domeny, czy to w obrębie właśnie takiego jakiegoś tekstu, który udostępnimy komukolwiek, pracować nad tym tekstem razem, to nie zadziała to niestety tak, to nie jest narzędzie do współpracy właśnie na żywo, tak, że otwieramy sobie w kilka osób jeden dokument, coś ktoś zmienia, potem ktoś coś zmienia i jeszcze zmienia coś tam trzecia osoba. Nie, tak to niestety nie działa. Nie są wyświetlane na bieżąco zmiany w momencie, kiedy ktoś coś wpisuje. Etherpad, który zresztą też kiedyś opisywałem na antenie Tyflo Podcastu, radził sobie z tym lepiej. Ten program, ten serwis RWTXT jest troszeczkę jednak mimo wszystko do czegoś innego. No dobrze, to teraz przejdźmy sobie znowu na stronę główną.
stronę RWTXT. Nagłówek poziom 1 belcone. PCs RWTXT ASTACE for readincant breaking. No właśnie. No mam, to już znamy. I teraz login to your own domain. Mamy taki odnośnik. Możemy sobie go aktywować. Enter domain pole edycji wymagane nieprawidłowy wpis. Enter domain. I to jest takie trochę mylące, ale to już mówiłem, więc myślę, że doskonale zdajecie sobie sprawę, o co tu chodzi. Domain to nie jest domena internetowa, to nie jest na przykład domena wp.pl, dziwisz.net, tyflopodcast.net. Nie, nie. To po prostu jakaś nasza nazwa, którą sobie tu wprowadzamy w to pole. Enter password, pole edycji zabezpieczone, wymagane nieprawidłowy wpis. Enter password, czyli po prostu wpisujemy tu hasło. Hasło do naszej domeny, do naszego miejsca w serwisie RWTXT. I mamy login i to tyle. Logowanie pierwszy raz do nieutworzonej domeny to tak naprawdę oznacza jej utworzenie. Od i tyle. Tak to właśnie wygląda. Teraz zamkniemy sobie RWTXT. Zamkniemy sobie to okienko w trybie incognito i teraz przejdę sobie do RWTXT, kiedy jestem zalogowany na danej domenie. Jak to wygląda? RWTXT dokument pusta. Link wite pusta. Nagłówek poziom 1 tyflo podcast. No właśnie, jestem zalogowany do domeny Tyflo Podcast, więc automatycznie strona rwtxt.com przeniosła mnie do domeny Tyflo Podcast. No właśnie, tu mogę się wylogować. Odwiedzony link public. Odwiedzony link Tyflo Podcast domain spółcam skill. Link login to per domains. No właśnie, i tu jest też jeszcze bardzo ważna informacja. Pokazał mi serwis rwtxt.com inform taką wiadomość, że jestem w tym momencie zalogowany do dwóch domen. Do domeny publicznej, domeny public. No, do domeny public to jestem zalogowany zawsze, nawet jeżeli nie jestem zalogowany nigdzie. Ale oprócz tego, jeżeli bym chciał, to mogę sobie utworzyć jeszcze jakąś domenę i jeszcze jakąś domenę i ile tam bym chciał tych domen i przełączać się po prostu między nimi, bo mogę być zalogowany do kilku domen naraz. Na przykład, no nie wiem, michal.dziwisz.notatki, dom, Michal Dziwisz Notatki Praca, Michał Dziwisz Notatki coś tam. Jeżeli chciałbym sobie to podzielić na kategorie, bo ważna rzecz, tu nie ma jakiegokolwiek podziału na kategorie, na nic takiego. No to jest po prostu najprostsza struktura, jaka tylko może być. Widzieliście, że jest u góry odnośnik, który jest opisany jako right, on jest na samej górze strony i ten odnośnik po prostu powoduje utworzenie nowej notatki. To wygląda identycznie jak to, co pokazywałem już wcześniej. Czyli mamy puste pole, w które możemy wprowadzać tekst. Jest to o tyle fajne, że ze względu na to, że tam nie ma jakichkolwiek dodatkowych kontrolek, czyli czegoś, z czym nasz program odczytu ekranu mógłby mieć problem, to działa w zasadzie na wszystkim. Ja testowałem to, teraz nie będę tego już pokazywał, bo po prostu najzwyczajniej w świecie zajęłoby to chwilę czasu, bo wiecie, jak to z wprowadzaniem tekstu na urządzeniu mobilnym, to jednak trochę wolniejsze jest niż wprowadzanie za pomocą zwykłej fizycznej klawiatury, co by kto nie mówił, no chyba, że pisze Braillem. Natomiast ja testowałem to na Safari, działa bez problemu. Mogę się zalogować, mogę pisać notatki i jeżeli mam taką potrzebę, to po prostu mogę pracować nad takim tekstem, na przykład w podróży, będąc tylko i wyłącznie w posiadaniu mojego telefonu. Ja podejrzewam, że skoro działa na Safari, to i z Androidem też nie będzie miało to najmniejszych problemów. Możecie sprawdzić, przetestować i jeżeli macie ochotę coś powiedzieć, to po prostu możecie się podzielić taką informacją. Tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy ten telefon. Halo, kogo witamy? Jak rozumiem, Patryk do nas się dodzwonił. Tak. No witaj, tak, Patryku. Ja... Witaj. Słucham. Ja mam takie w zasadzie dwa pytania. Bo jedno mnie zastanawia, bo no ty zrobiłeś taką notatkę przykładową, tam
to jest test i tam wiadomo, coś tam napisałeś. No i jest do tego link tam, że HTTP, ogólnie z adresem URL tego. Ja się zastanawiam teraz nad jedną rzeczą. Gdzie, czy ta notatka, skoro ty byłeś w stanie zamknąć tego ten serwis i otworzyć ponownie, i jeżeli byłeś w stanie wkleić tą notatkę, to gdzie ona jest zapisywana? Ona jest, zapisywana... Ta notatka jest na serwerze. Ta notatka jest na serwerze. A jak, czy można taką notatkę na przykład, nie wiem, przypuśćmy, no napisaliśmy coś, czego jednak nie chcemy, żeby na przykład, a wysłaliśmy komuś na przykład link, no a jednak stwierdzamy, kurczę, że coś jest nie tak i jednak nie chcemy, żeby ktoś miał dostęp do tego linku. Czy my możemy coś z tym zrobić? Czy to jest, czy serwer to jakoś usuwa po jakimś czasie, czy to po prostu nie, to jest? Nie, usuwa, jest. Ale tam jak widziałeś, jest link edit, więc po prostu możesz skasować treść tej notatki. A to znaczy, że ta notatka po prostu jest tak długo jak... ona nie jest usuwana. Wygląda też na to, bo ja to sprawdzałem w trybie incognito, więc wygląda też na to, że każdy tak naprawdę może nam skasować treść tej notatki. Tak swoją drogą. Więc jeżeli chcemy na przykład udostępniać komuś, to możemy stworzyć jakąś domenę na przykład i w obrębie tej domeny, jeżeli chcemy udostępniać notatki tylko do odczytu, więc możemy sobie stworzyć taką domenę, otworzyć ją, co ja zaraz pokażę, jak to zrobić na przykładzie domeny Tyflo Podcast. No właśnie, ja chciałem zapytać, jak się tworzy taką domenę? Pokazywałem przed momentem. To znaczy, tak? Znaczy ja pamiętam, akurat zakładowałem, że pokazywałeś logowanie się. Logowanie do domeny, której nie ma, i o tym mówiłem, logowanie do domeny, której nie ma, jest równoznaczne z jej utworzeniem. To jest trochę mylące, ale tak jest. Aha. Rozumiem. No to chyba dla mnie, jeżeli ja miałbym używać tego, to dla mnie jednak bezpieczniejsze byłyby te domeny. No to wiesz, właśnie o to chodzi, masz wybór. Możesz tak jednorazowo gdzieś tam wrzucić taką notatkę, a możesz też oczywiście stworzyć sobie taką notatkę w obrębie swojej domeny. A możesz mieć też kilka domen, co zresztą przed momentem też pokazywałem. No dobrze. No to tyle w takim razie. Okej, to bardzo ci dziękuję, Patryku, za telefon i pytania. Dziękuję. Do usłyszenia. Jeżeli wy również macie jakieś pytania, to zapraszam bardzo serdecznie. 123 834 835. Nasz telefon jest do waszej dyspozycji. Tak jak mówiłem, mam opcję Write. No właśnie, only you can edit pages, czyli tylko ty możesz edytować strony internetowe będące w tej domenie. Ale ta domena to jest na razie domena prywatna. No i co teraz? Właśnie, to już pokazywałem. Odwiedzony link, drugi tekst, post 2. Most recent, czyli najnowsze. Mogę wyświetlić wszystkie posty w tej domenie, mogę... A tu mam najnowsze. Odwiedzony. A tu mam dwa. Search domain, pole edycji. Search domain, czyli fajna rzecz, bo mogę przeszukiwać te notatki pod kątem różnych słów kluczowych. Jeżeli miałbym ich naprawdę dużo i chciał szukać, no to za pomocą tego mogę przeprowadzać wyszukiwanie. Przycisk search, nagłówek, poziom 2 opcją. I tu mamy opcję tej domeny. Pole wyboru nieoznaczone, make domain public, our post, peron public, tab, antares, arable. No właśnie, make domain public. Jeżeli to zaznaczę, to domena Tyflo Podcast będzie domeną publiczną, więc wszyscy będą mogli sobie oglądać to, co ja tu piszę. Mogę też zmienić hasło. Załóżmy, że moje hasło było zbyt proste albo zbyt trudne. Mogę zmienić, żaden problem. A jak to teraz działa z tą domeną publiczną Tyflo Podcastu? Na razie jest to domena prywatna. Więc znowu wchodzimy sobie w tryb incognito,
przeglądarki Google Chrome i wpisujemy sobie rwtxt.com / tyflopodcast. I co my tu mamy? Link login na główek poziom 1 tyflopodcast. PCSP tyflopodcast domain phbbilbeginvip/tyflopodcast ORM otlog betinant. Sam not editor wielkabez. Link go back to no właśnie, nie mogę, bo domena jest przecież domeną prywatną. Ale mogę sobie tu zaznaczyć. Mam pole wyboru nieoznaczone, oznaczone. To pole wyboru, które nazywa się, przypomnijmy. Na pole wyboru oznaczone make domain publicy urpostsaperon publica beantaresearchable. Make domain public i zatwierdzam to submit przycisk. Przyciskiem, który nazywa się submit. RWTXT dokument link login. Dobrze, no to teraz sprawdźmy, co się stało, czy zadziałało. RWTXT dokument link go back to link na główek poziom 1 tyflopodcast. Pisiste tyflopodcast domain php sam not edita link go back na główek poziom 2 nos procent. Na główek poziom 2 link alpost punktor. Link drugi tekst tu od 2 punktor. Link pierwszy tekst sunset. No właśnie, teraz się trochę zmieniło, bo tu wcześniej nie miałem możliwości podglądania tych tekstów. Teraz mogę je podejrzeć, ale nie mogę ich edytować, bo tu mamy jeszcze taki opis, co tu właściwie się dzieje, więc ja może to przeczytam. Na główek poziom 1 tyflopodcast. Pisiste tyflopodcast domain phbbilbeginvip/ tyflopodcast ORM otlog betinant. Sam not edit abes. No właśnie, a było, że nie mogę ani otwierać, ani edytować stron, ale także nie mogę ich otwierać. Teraz zaznaczyłem to pole wyboru, jako właściciel domeny miałem prawo to zrobić. No i proszę, zmieniło się i mogę w tym momencie edytować strony jako właściciel, natomiast mogę je przeglądać także jako gość. Więc mam takiego swojego, powiedzmy, mikrobloga. Nawet nie tyle, że mikro, że niewiele tekstu mogę tu zamieścić, ale takiego bardzo, bardzo minimalistycznego. Ale być może naprawdę niektórym to wystarczy. Wiadomo, są różnego rodzaju platformy blogowe, jest WordPress, mamy blogi teraz na Eltenie, ale na przykład na Eltenie nie ma sprawdzania pisowni. Mnie to osobiście trochę przeszkadza, że nie ma tego sprawdzania pisowni. Przeglądarki mają sprawdzanie pisowni, więc jeżeli chcemy pisać jakieś teksty i nie chcemy robić błędów, no to możemy sobie zastosować właśnie takie RWTXT. Otwiera nam się pole, w które wprowadzamy tekst i wszystko fajnie działa. Więc mamy to sprawdzanie pisowni. Nie mamy co prawda na przykład komentarzy, ani postów głosowych też nie możemy zamieszczać. No ale to już jest inna rzecz. WordPress, wiadomo, daje nam o wiele większe możliwości, ale też powiedzmy sobie szczerze, nauczenie się WordPressa jest do zrobienia. Pewnie, że jest, ale jest to sztuka jednak trochę bardziej skomplikowana. Trzeba się nauczyć pracować z edytorem, ewentualnie gdzieś tam powiedzmy o pewnych rzeczach też pamiętać, jakieś aktualizacje, konserwacje, baza danych i tak dalej, albo po prostu no mamy jednak więcej do czynienia z większą ilością linków, z większą ilością ustawień, które musimy zrealizować. A być może komuś właśnie taki bardzo, ale to bardzo minimalistyczny interfejs w zupełności wystarczy. I tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o serwis RWTXT. Przypominam, że RWTXT obsługuje znaczniki Markdown, więc jeżeli macie ochotę tworzyć różnego rodzaju proste formatowanie, to zapraszam, jest to możliwe. rwtxt.com, rwtxt.com, adres strony internetowej tego serwisu. Jeszcze jedna rzecz w sumie, którą powinienem pokazać, a której nie pokazałem. Mianowicie chodzi mi o odnośnik, który jest na samym dole naszej strony internetowej, naszego RWTXT, kiedy jesteśmy zalogowani do tej domeny. Przycisk update password. Mamy tu ten update password, mamy submit, ale mamy na samym dole odnośnik, który nazywa się download data. Download data. Ten odnośnik powoduje pobranie naszej całej zawartości, naszej domeny. Domeny, dajmy na to w tym przypadku Tyflo Podcast, no tu nie ma wiele tego. Ale mimo wszystko jednak coś mamy i możemy ją pobrać na nasz własny dysk. To jest jeden plik,
Plik zapisywany jest w formacie JSON, rozszerzenie JSON, dość popularne obecnie rozszerzenie, zwłaszcza w świecie informatyki, taki format do wymiany danych różnego rodzaju, ostatnio bardzo, bardzo popularny. Więc możemy kliknąć na samym dole, jeżeli dajmy na to nie chcemy już korzystać z RWTXT, no możemy sobie taki właśnie plik JSON pobrać na dysk naszego komputera. Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie RWTXT także możemy zainstalować u siebie. Jest to dostępne na GitHubie, całość jest, jak dobrze pamiętam, napisana w języku Go. Próbowałem, coś mi nie chciało to niestety pod Windowsem działać. Przypuszczam, że pod Linuxem będzie to zdecydowanie prostsze. Są różnego rodzaju forki. Ja właściwie znalazłem jeden fork RWTXT. RWTXT Crypt, który wspiera szyfrowanie i wspiera publikowanie w sieci Tor. Nie bawiłem się, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to można, bo RWTXT Crypt jest to wersja skompilowana do postaci plików binarnych, na pewno działa pod Linuxem, na pewno działa pod Windowsem, tak przynajmniej deklaruje autor, pod Maciem, dla Maca nie ma wersji skompilowanej, więc można popróbować i się tym pobawić. I teraz to już jest naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o serwis RWTXT. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem w miarę prosto, w miarę przystępnie i że komuś ten serwis się spodoba. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.